konferencji pomeczowej. Do dyspozycji tradycyjnie trenerzy obu zespołów. Zaczniemy od pana Piotra Mandrysza. Trenerza poproszę o opinię pomeczową. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Trudno, abym nie był uśmiechnięty i zadowolony, bo przyjechaliśmy do Jaskini Lwa, tak można powiedzieć. Patrząc na potencjał zespołu z Miedzi, mając w pamięci fakt, iż pierwsze spotkanie jesienią przegraliśmy u siebie. Byliśmy żądni rewanżu. Cieszę się, że udało nam się zespołowi gospodarzy zrewanżować. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Zespół grał bardzo dobrze taktycznie. Chłopcy zrealizowali wszystko to, co żeśmy sobie nakreślili, a jedynie co powoduje, że nie uśmiecham się bardziej, to stracona bramka w końcówce, bo myślę, że byłoby nam jeszcze się przyjemniej wracało. Chciałem pogratulować trenerowi gospodarzy bardzo dobrej postawy zespołu, który widać, że jest dobrze ułożony taktycznie przez trenera i na pewno jest w dalszym ciągu, dla mnie przynajmniej, kandydatem numer jeden do awansu. Ja się cieszę, że skończyliśmy sezon happy endem, bo ostatnie trzy spotkania naszym udziałem kończyły się remisami. Już mnie tam pytano, czy to jakiś kryzys, a ja odpowiedziałem, że obyśmy zawsze mieli takie kryzysy, gdy zespół 12 kolejnych spotkań nie przegrywa. Dzisiaj to spotkanie 13 było dla nas również szczęśliwe i podtrzymaliśmy paczkę spotkań na wyjeździe, w których nie zaznaliśmy goryczy porażki. Jesteśmy jedynym zespołem, który nie przegrał meczu na wyjeździe, a muszę przypomnieć, że praktycznie w roli gospodarza też gramy na wyjeździe. Dziękuję. Dziękujemy. Trener Bogusław Baniak. Dziękuję Ci Piotr za słowa, aczkolwiek zasłużone zwycięstwo DKS Tychy. Udał się rewanż Piotrowi, bo zawsze gdzieś tam rywalizujemy. Pierwsza połowa odbiliśmy się jak ktoś powiedział piłeczki ping-pongowe od silnego muru, potężnych mężczyzn z bloku obronnego, nie mieliśmy żadnych argumentów, wyszliśmy na ten mecz jak Bufoniki, który wygrał z Rakowem 6-0, to był silny, solidny zespół, który grał przynajmniej w pierwszej połowie otwartą piłkę, dwa strzały na bramkę, ale nie mówię o mądrości grania, 2-0 do przerwy, to już taki zespół jak DKS Tychy nie da sobie wydrzeć zwycięstwa. Teraz ta druga połowa trochę optymizmem na koniec zawiało, że chcieli strasznie się zrewanżować za pierwszą połowę i dobrze, tak jak Piotr powiedział, przynajmniej dla mnie, że strzeliśmy tą bramkę i przynajmniej ten bilans DKS Tychy u siebie i na wyjeździe mamy przynajmniej na zero. Ale gratuluję niezmiernie również i podziwiam pracę i podziwiam zespół, bo to był dobry zespół, a szczególnie w pierwszej połowie to zmotywowany, poukładany. Odbiliśmy się, nie mieliśmy patentu na rozbicie obrony. Beznadziejnie niektórzy zawodnicy, jakby miał więcej zmian, to bym wymienił przynajmniej 5-6, bo nie można podejść na meczu o szczycie taką postawę, gdzie nie ma cech wolicjonalnych w pierwszej połowie. I to jest największa tragedia, bo na DKS Tychy to oprócz tego, że się umie grać w piłkę, to trzeba jeszcze cechy wolicjonalne na to nałożyć. A tego po prostu nie było. Gratuluję Ci Piotr zwycięstwa i myślę, że może dalej trzeba walczyć o tą pierwszą ligę i ty trzy zespół mieć. Dziękujemy. Zapraszam do zadawania pytań.